Siema widzowie, dzisiaj jesteśmy już przygotowani bardzo na obrabowanie Ceobosa. On jest tylko w nocy, w dzień się zamyka automatycznie. Nie wiem dlaczego jak nagrywam to mi laguje. No nie laguj, tylko nagranie odpaliłem. Boże. Widzicie, jakie to jest wnerwiające, że nie można się teleportować w tej grze? Noż kurde! Jak ja nienawidzę nagrywania. W sensie lubię nagrywać, robić miniaturki, ale z Robloxem to się nie da. Niedługo się pojawi film ze Stumbleguysa i nowego update'a. Pewnie się zastanawiacie, od kiedy ja nagrywam Stumbleguysa. Nie gram w to w ogóle, praktycznie, ale czasem coś tam wejdę zobaczyć, co to. A jak zobaczyłem nową aktualizację i mapę, no to nawet poczułem coś do tej gry. Że nie mogę tak odejść od tej gry w zapomnienie. Także jak widzicie, dojeżdżamy do owego rabunku. Podobno to jest trudne. Widziałem niektóre. Tutaj macie w ogóle nowe auto, na które zbieram. Tutaj się chyba kaski nie dostanie, tylko nagrody. Można nawet dostać taką czaszkę auto. Zobaczcie. Mamy tą kopertkę. To wchodzimy. 14 sekund. My nie ekscytujemy elevatora. Jem śniadanko. Mhm. O Boże. Tutaj. Aha. Nie da, nie, o nie. Będziemy się z nim bić. Ale ja się cykam. Pewnie mi nie wyjdzie. To trudno, nagram drugi film z tego. Będzie part 3. Nie wiem, czy ktoś zauważył, że to jest seria Jailbreak News. Na poprzedniej miniaturce to mieliście. To jest seria, w której umawiam. Dobra. Nie będziemy gadać, że omawiamy coś jakieś chińskie. O nie, wychodzą te. Nypecyty. O nie! Oni mnie położą zaraz. O nie, co ja zrobiłem? Umrę. Kurde. To jest trudne. Dobra, zobaczyliście jak to jest. Mogę wam pokazać na jakimś filmie na YouTubie, jak to wygląda. Bo ja tego za chwilę nie przejdę. Pewnie to będzie jak z Detombem. Na początku nie umiałem, ale potem już się nauczyłem. Nie wiem, wpiszemy na przykład Jailbreak. Nie wiem, wejdziemy w ten film. I tutaj macie na przykład tą epicką bitwę. No epicka! Ulala, ale epik! No. Inside the CEO and you did not kill the boss, you won't be able to... On gdzie to pokazywałeś? Cool. Carbon fiber looks the best. The top speed of this is going for 101, alright? Even though it's not really that fast, this vehicle is... Skam, bo on tam generalnie przegrywał, nie dał rady go pokonać, a potem magicznie ten dostał to auto. Nie wiem, pewnie pokonał tego bossa. Jak się pokonuje bossa, to macie nagrody.
Generalnie, czy tylko ja zauważyłem, jak obrabujecie jakiś rabunek, to u góry w tym losowaniu macie napisane, ile macie procent za Hyperchroma. Ja chyba mam najwięcej w jubilerze, bo 31,8. I co mam wam powiedzieć, widzowie? Bye bye.